Kolejne słowo czynsz. Czynsz po rosyjsku to jest arienda, ale często się mówi tak bardziej wyszukanie. Arienda ja płata. Arienda ja płata, przepraszam, to jest dosłownie opłata czynszowa, czyli jak my oni często mówią tak wprost, nie? Że arienda ja płata. Tak przy okazji płata to jest, chodzi o opłatę, a nie o płacenie po rosyjsku, bo to jest płatiosz. Także to czynność płacenia. Także. No dobra. Po holendersku i szwedzku jest tak samo, mimo że mamy do czynienia z Germanami południowymi, czyli Nederlander, i z północnymi, czyli Svenskarna. Ale oni mają wspólne, jest hyra i hyr, hyr, dwa u. Czyli u się czyta po holendersku jak y, czyli jak u umlaut po niemiecku. A jak są dwa u, no to mamy naprawdę czad, bo jest hyr. Także mam kolejne czaderskie po słowie fuck. Kolejne czaderskie niderlandzkie słowo. Uwielbiam niderlandzki. I kauwan, niederlandzki szprak. Niederlandzki tal, przepraszam, niederlandzki tal. No więc tak, mite, po niemiecku mite, zupełnie inne słowo i nie jest podobne do niczego, mite. Ein Auto mieten to jest wynająć za mochód, więc odczynszować. Anglicy mówią rent, jest trochę zabawne, prawda? Bo rent kojarzy się z niemieckim rentner, co oznacza rencistę lub emeryta, a u naszemu tylko rencistę. W wielu słowach tylko rencistę, bo najczęściej emeryt to jest jakiś pensjonier i tak dalej, po rosyjsku pensjonierde po holendersku, ale w niektórych słowach też jest po niemiecku rentner, to też emeryt. No dobrze, ale to oni tak jakby emerytowali czynsz Anglicy, tylko oni tak robią. I bardzo dziwaczne słowo alkiler, tak jakby jakiś arabski morderca. Alkiler to jest słowo może nawet właśnie arabskie, bo hiszpańskie ma mnóstwo słów arabskich, te wszystkie, nawet ten rodzajnik el, on jest z al wzięty. No w końcu to było al-Andalus, prawda? Mimo że Al-Andalus i to mimo że po hiszpańsku to jest rodzajnik żeński, jest La Andalusia. Więc Al-Killer pisze się Al-Q-U-I-L-E-R. Po włosku to jest affitto, affitto, jest podwójne F, więc długo affitto. I po japońsku Yachin.